kochani, 6 grudnia. Zobaczcie, przychodzę do domu, patrzę, a tutaj jak widzicie na kanapie Mikołaj chyba zostawił jakieś czekoladki. Baryłki klasyczne. Z alkoholem. Proszę bardzo. I ptasie mleczko. Dziękuję, święty Mikołaju. Szósteczka. Gdzie mamy szósteczkę? O, jest szóstka. Zaraz zobaczymy, co się kryje pod szósteczką. Moi kochani, a pod szósteczką kryje się olejek do ust. A herbatka dzisiaj to truskawkowe love. A w swoim składzie ma herbatę czarną Wietnam, tu chyba jest napisane, bo mam coś zaklejone. Truskawkę liofilizowaną, gryz, aromat truskawkowy. Pogoda za oknem, jak widzicie, nieciekawa. Pada tak od wczoraj, znaczy od dzisiejszej nocy, całą noc padało. Jak się przebudziłam, to deszcz uderzał w dach, w okna dachowe. I tak cały czas pada, aż do teraz, a jest przed 15. Nie zapowiada się, żeby przestało. Okropnie. Żeby 6 grudnia, w dniu Mikołaja, była tak paskudna deszczowa pogoda. A w kuchni czekała na mnie kolejna paczka. I ja mam tutaj tych wszystkich smoothie. Sami zobaczcie. Starczy mi jeszcze na przyszły tydzień do pracy. I nie zdziwcie się, jak zaraz Kevin spadnie z nieba, albo raczej nie z nieba, tylko z mojego ramienia, bo mi tu wskakuje. Jak ja tu stanę, to on zawsze wskakuje, bo chce się dostać do kwiatka, który tu wisi nade mną. I wskakuje mi jak papuga na ramiona. Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze. Co ty tu robisz? Pokaż wszystkim, co ty robisz? Siedzisz na moim ramieniu. Co ty tu robisz? Dajcie mi ten kwiatek wysekł, bo zapominam go zraszać. A czasem się i zapomina go podzać, taka prawda, u góry jest zawsze ciepło. To jeszcze ty gotów kup. Nie wolno! Kochani, witam się z wami już tak bardziej oficjalnie, można powiedzieć twarzą w twarz. Jak widzicie, gdzieś mi jakieś rogi urosły. Nie wiem, skąd te rogi, czy mam się cieszyć, czy płakać. No ale jak widzicie, te rogi takie trochę niesforne, na wszystkie strony latają. To jest taka, o, z tyłu zwykła czapeczka. Z pomponem, nie wiem skąd ją mam, to jest czapka mojej córki tak w ogóle. Jak widzicie tam z tyłu, bo trochę widać, jeszcze dekoracje jesienne i mój kalendarz adwentowy rozłożony. Dekoracje się wkrótce zmienią, ale wiecie, u mnie to jest tak, że ja nie lubię zbyt wcześniej wchodzić jakby w ten okres Bożego Narodzenia. Szanuję zdanie innych i nie przeszkadza mi to u kogoś, ale ja osobiście nie lubię, ja lubię później się jak najdłużej cieszyć tymi świętami i tym nastrojem. Słuchajcie, oprócz tego, co Wam pokazywałam, bo tutaj już zerkam, spotkałam jeszcze jednego świętego Mikołaja. Zobaczcie, dostałam taką torbę, taki wór pełen skarbów. Tylko ten Mikołaj był taki dziwny, bo on był taki trochę, wiecie, niebiesko-żółto-czerwony chyba. I słuchajcie, podarował mi dużo fajnych świątecznych rzeczy. Tylko na końcu kazał za wszystko zapłacić, niestety. I słuchajcie, pierwsze to są takie bombki, bańki, zależy jak to mówi. Z Pepco oczywiście, jest ich 6, tak jak widzicie. Kevin oczywiście szaleje. I za tych 6 bombek zapłaciłam 15 zł. Taki Mikołaj, płacić kazuje. Kolejna rzecz. Jest to piżamka, to jest 100% bawełny. Ja mam w rozmiarze M i ta piżama kosztowała 60 zł. Zobaczcie, ona jest taka typowa bawełna, delikatna, miła w dotyku, nie jest gruba. Ja to nawet tutaj widzę, telefon prześwituje. Fajna do spania, słuchajcie, jak się w piecu napali, to naprawdę gruba nie jest potrzebna. Natomiast rano już się robi trochę chłodniej. Więc jak najbardziej chciałam piżamy z długim rękawem. I tak jak widzicie, to jest koszula zapinana na guziczki. No i do tego są spodnie. Tutaj związaniem na przodzie, z gumą. I na końcu też jest zakończona
też są zakończone ściągaczem. Czyli to jest drugi zakup. Kominek... Aha, pająkiem się bawisz. Już myślałam, że mi coś porwał. Kolejna rzecz jest to obrus czerwono-złoty. On jest czerwony, ale tu widzicie takie paseczki złote. Czyli ja mam głównie taki właśnie wystrój tutaj w salonie. Mam jakiś czerwony obrus, który miałam rok temu, dwa, trzy, chyba cztery i pięć lat temu, ale on na ten stół, co jest za mną, jest za duży, bo to jest na taki, wiecie, duży, rozkładany stół, ja go jakby składałam na pół, ale to tak, wiecie, niefajnie wygląda, zwłaszcza jak gdzieś kot przebiegnie i poprzestawiał mi ten obrus, to było widać, że to jest złożone. Tak więc kupiłam już taki mniejszy, typowo na ten stół i ten obrus kosztował 40 zł. Żeby ten piękny obrót się tak szybko nie pobrudził, to kupiłam, słuchajcie, podkładki. Tylko muszę je, bo one w tej torbie były właśnie takie zmięte. Zobaczcie, jakie ładne śnieżynki. I te są takie, o widzicie? Te są takie złote. Złote i takie trochę jaśniejsze są te gwiazdy. I za dwie takie podkładki, bo one są sprzedawane po dwie, zapłaciłam równe 8 zł. Chciałam wszystkie takie złote, ale nie było, więc dokupiłam jeszcze takie czerwone. To jak widzicie, jaśniejszy kolor. O, dokładnie to tą stronę powinnam Wam pokazać, bo to jest prawa. Taka ciemna, dość ładna czerwień. I te gwiazdki są jaśniejsze. No a z drugiej strony jest na odwrót. I słuchajcie, na razie z Pepco to jest wszystko, ale nie wiem, czy jeszcze nie pójdę do Pepco, bo ja uprzedzam Wasze pytania, albo Wasze domysły. Słuchajcie, wydawało mi się rok temu, że mam dużo tych ozdób. Później, jak zaczęłam to rozkładać, to się okazało, że tam przy wejściu, na korytarzu, no to była ta poręcz umajona, jakieś tam świece stały i to było wszystko. Aha, jeszcze taka mała choineczka. Tutaj, no to na tej półce, na tej, co mam taką półkę Ziska, tam też było trochę tej dekoracji, choinka. I tutaj na tej półce, której obecnie nie mam, ona jest za Wami, to nie widzicie, bo ją kot cały czas zrzuca, także jej na razie nie ma. Też tam coś stało. W sypialni nie miałam w ogóle żadnych dekoracji, w kuchni to tylko to na oknie, coście widzieli. A moja choinka, przyznam Wam się szczerze, była z tyłu łysa. Tu przód pięknie, wiecie, ubrany, a z tyłu nic nie wisiało, bo się okazało, że dużo bombek jest poniszczonych, są pourywane te uchwyty, albo są takie zdrapane, wiecie, to nie były jakieś drogie bombki, ząb czasu je nadgryzł, nie wyglądało to zbyt ładnie, nie wszystkie mi kolorystycznie pasowały, tak więc okazało się, że wcale tych ozdób, tego wszystkiego nie mam dużo, także w tym roku postanowiłam dokupić to, czego potrzebuję i tych zakupów będzie więcej na moim kanale, bo będą też z Dealsa. A teraz przejdźmy, bo tu już widzę z Rossmana. Już Pepco się skończyło. Słuchajcie, kto mnie ogląda, to widział, że ja mam lampę do paznokci LED-ową właśnie z tego Bloom Nails Nice z tej firmy. I ta lampa mi się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Odkąd właśnie mam tą nową lampę, to robienie paznokci idzie mi szybciej, bo szybciej to wszystko zasycha. Nie odbija się, nie mam takiego problemu. I teraz z tej samej firmy, na fajnej promocji, była frezarka. Nie wiem, jak się będzie sprawdzać. Tutaj zobaczcie, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tych frezów, tych końcówek. Głowica frezarki jest kompatybilna z większością profesjonalnych frezów na rynku. Płynna regulacja od 3000 do 20000 obrotów na sekundę. Pozwala dostosować prędkość pracy frezarki do swoich potrzeb. Zestaw 6 wymiennych frezów oraz 6 nakładek ściernych pozwala wykonać precyzyjne zabiegi na płytce paznokcia oraz usunąć skórki. Posiada wiele zastosowań, umożliwia szlifowanie i polerowanie płytki paznokcia, usuwanie manikur hybrydowego, akrylowego i żelowego oraz pielęgnowanie skórek. No i w ogóle to jest mini frezarka do manicure, pedicure.
która dzięki poręcznemu rozmiarowi i niewielkiej wadze idealnie sprawdzi się w domu i w podróży. To jest taka właśnie mini frezarka do manicure i pedicure. Mam nadzieję, że będzie się tak samo dobrze sprawdzała jak ta lampa do robienia hybryd czy żeli. Żeli jeszcze sama w domu nie próbowałam robić, ale chciałabym się nauczyć. I już sobie właśnie zamówiłyśmy żel. Ale to przez internet, bo tutaj u nas nigdzie nie ma. No i tutaj semilaka, szablony, wąskie do przedłużania paznokci. Także już coś w tym kierunku obie z córką robimy. Moja córka dzisiaj sobie zrobiła takie ładne paznokcie, już trochę świąteczne, zielone, czerwone, jakieś takie, wiecie, jak te takie laski czerwono-białe. O kurczę, coś mi się chyba wysypało. I odtłuszczacz do lakieru hybrydowego, bo tamten się już kończy, też z semilaka, też w Rossmanie. I kolejny już ostatni zakup, no to mleczko. Już widzieliście u nas na kanale. Mleczko dla kotów, typowo dla kotów. I kochani, niestety worek już jest pusty. To wszystkie prezenty na dzisiaj, wszystkie zakupy. Jest teraz godzina, no już prawie pół do 17, więc ja bym chciała to wszystko, wiecie, zmontować i jeszcze dzisiaj wstawić na kanał. Tak więc kończę to gadanie. Życzę Wam miłego wieczoru, albo jak będziecie oglądać rano, no to całego miłego dnia. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne vlogmasy na moim kanale i w ogóle inne filmiki. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmie. Pa!